Jak przygotować się do sezonu letniego? Ostatnio w jednym z artykułów natknąłem się na wywiad z psychologiem, który użył takiego obrazowego porównania zawodnika do geparda. Właśnie psycholog. Dlaczego to zrobił? Gepard, jak wiemy, to najszybsze stworzenie lądowe na Ziemi. I on, jeżeli tylko nie poluje na ofiarę, jeżeli tylko nie biega szybko, no to albo spaceruje, albo odpoczywa. A więc ten psycholog chciał zwrócić uwagę tutaj, że tak samo ten aspekt psychologiczny, jak i ten fizyczny są w życiu człowieka, w życiu w ogóle każdego stworzenia bardzo ważne. W wielu swoich poprzednich filmach, w wielu artykułach podkreślałem wagę jakości. Jakości właśnie w treningu sprintera. Żeby płynnie rozwijać się szybkościowo, ta jakość, jak i właściwy dobór środków treningowych powinny być bardzo dokładnie przeanalizowane, bardzo dokładnie zaplanowane. I teraz właśnie odnosząc się do tego psychologicznego aspektu, którego nie doceniamy, chciałbym się posłużyć kilkoma przykładami. Ronnie Baker, kiedy ustanawiał trzeci wynik w historii 60 metrów, 6:40, opisywał, że przez cały tydzień czuł się jak przejechany przez czołg. Jak to możliwe, że po jednej 60, która trwa niespełna 7 sekund, można czuć się tak okropnie? Kolejny przykład. Brytyjski sprinter Udziach, czy chociażby Usain Bolt mieli przed swoimi biegami problem ze sznurowadłami. Tak, nie mogli sobie poradzić z zawiązaniem buta, a był to bezpośredni skutek tego, że wcześniej przeprowadzili albo ciężki trening, albo też mieli swój rekordowy bieg, tak jak to było w przypadku Udziała. Kolejny przykład. Widzimy choćby na przykładzie sztafety, naszej rekordowej sztafety 4x400 metrów, że cechy wolicjonalne, te cechy psychologiczne w czasie bezpośredniej rywalizacji odgrywają bardzo dużą rolę. I tutaj celowo podkreślam, że w czasie tej bezpośredniej rywalizacji. No jak to możliwe, że Polacy pobili rekord świata? Nie tylko przygotowanie fizyczne, ale przede wszystkim to, jak oni zachowali się tam mentalnie, ten ich charakter, ta odporność na stres i dopasowanie się do tych warunków na bieżni. To wszystko miało znaczenie przy tym, że było ich stać na pobicie rekordu świata, co jest rzeczą, co było uznane wówczas za jedną z największych niespodzianek, nie jedną z największych, największą niespodziankę tamtych mistrzostw świata w Birmingham. Więc tutaj widzimy, że jeszcze wracając do tego geparda, no to on właśnie unika, kiedy nie poluje, kiedy nie porusza się szybko, no to odpoczywa. Co on wówczas robi? No, na pewno jego myślenie jest nierozproszone. Na przykładzie zawodników, czy to na treningu, czy to w domu, czy to w czasie nawet pracy, widzimy, jak bardzo dużo wokół nas jest różnego rodzaju rozproszeń. Wejdziemy tylko na telefon komórkowy, na komputer, widzimy mnóstwo informacji. Nie potrafimy się sfokusować na jednej czynności, na jednym przemyśleniu, tylko cały czas gdzieś ten umysł wędruje po wielu dziedzinach. I podobnie jest właśnie w psychologii, gdzie składzie się ten nacisk na koncentrację. Kiedy przychodzi do startu, a więc naszego występu na zawodach, musimy potrafić skoncentrować się na tej jednej konkretnej rzeczy i to może mieć bardzo duży wpływ. No, przecież wiemy, że bieg czy rzut to są ułamki sekund, to są setne części i po prostu tylko sekundy. I wracamy do domu. Możemy jechać 600 km po to, żeby wystartować na jednym meetingu, który trwa 7 sekund. Więc jak nasza koncentracja musi przebiegać? Jedne osoby to mają, drugie osoby muszą to wyćwiczyć. Tutaj te rozproszenia odgrywają bardzo dużą rolę, więc budujmy jakość. Tak samo w psychologii, jak i w treningu. No i teraz chcę płynnie przejść właśnie do tego, jak powinien wyglądać ten trening. Jak powinien wyglądać dobór środków treningowych w czasie przygotowań do sezonu, w tym przypadku letniego. Na moim przykładzie, na przykładzie tego, co opisuję w artykułach na stronie, pokazuje, że szybkość możemy realizować od 2 do 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o tą metodę, którą my stosujemy,
no to trenujemy 4 razy w tygodniu, a więc w naszym przypadku jest to wtorek, czwartek, sobota oraz niedziela. I na każdym z tych treningów występuje trening przyspieszenia, trening szybkości. Natomiast jakby nie wgłębiając się w ten temat mechaniki, który jest potrzebny, żeby unikać kontuzji, żeby budować tą jakość, jednak nie chciałbym tutaj znowu rozbudowywać, nie chciałbym tutaj za dużo opowiadać o tej mechanice, która jest ważna, ale chciałbym skupić się przede wszystkim na doborze środków. Są trenerzy, czy to w Polsce, czy to za granicą, którzy skupiają się na objętościach, a więc trenują od 6 do nawet 12 razy w tygodniu, codziennie realizując jakiś inny program ćwiczenia. Natomiast w tym treningu jakościowym, w tym treningu szybkościowym, w tych tak zwanych nowoczesnych systemach treningowych, te wszystkie środki, które w innych programach są rozłożone na wiele dni, na wiele jednostek nawet w ciągu dnia, ponieważ nawet Stephen Francis trenuje dwa razy dziennie, a więc o 5 rano i jeszcze o godzinie 18 po południu. A więc tak samo u wybitnych trenerów obecne są te akcenty treningowe w sposób systematyczny, dochodzący nawet do 12 jednostek treningowych w tygodniu. Natomiast my musimy sobie odpowiedzieć, jak rozłożyć te akcenty, żeby to w sposób właściwy wpływało na regenerację ośrodkowego układu nerwowego. No i tutaj, jak powiedziałem, na moim przykładzie trenujemy 4 razy w tygodniu. Zresztą nie tylko my, ale także trenerzy za granicą. Jest to właściwe dla programów short to long, a więc od krótkiego do długiego, gdzie lecimy tą metodą jakości. Jak teraz rozłożyć te środki? Jeżeli chodzi o taki typowy tydzień treningowy, to mamy poniedziałek. I teraz, zazwyczaj w Polsce obserwuje się, że ten program opiera się najpierw w poniedziałek na treningu siłowym, potem we wtorek na treningu jakimś biegowym, w środę znowu biegi tempowe, czwartek siła i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie sprzyja regeneracji układu nerwowego, ponieważ nawet według najnowsze badania naukowe dowiodły, że wiele ćwiczeń o niskiej intensywności wpływa na pogorszenie działania ośrodkowego układu nerwowego, a w konsekwencji doprowadza do pogorszenia intensywności naszego wysiłku. No więc jak można sobie wyobrazić, że po treningu siłowym możemy biegać równie szybko na drugi dzień? Trenerzy to zauważają, dlatego to bieganie po sile nie przebiega na poziomie 100% lub 90% intensywności, ale wolniej. Robią oni tak zwane treningi tempowe po to, żeby ograniczyć skutki i zapobiec ewentualnym kontuzjom. Natomiast w tych właśnie nowoczesnych programach treningowych skupiamy się na tym, żeby właśnie tydzień otwierał trening szybkości. A więc najpierw robimy szybkość i na tej samej jednostce treningowej lub zaraz po niej realizujemy trening siłowy. To wszystko oczywiście kładzie się akcentem na to, co się dzieje potem z naszym układem nerwowym. Dlatego na drugi dzień musimy wziąć wolne lub przeprowadzić tak zwany trening tempa ekstensywnego. Ale po kolei, żeby nie robić takiej drabiny objętościowej, żeby nie zagłębiać się w ten model objętościowy, to jak powinna wyglądać taka pojedyncza jednostka treningowa? Powinniśmy ją rozpocząć od treningu szybkości na zasadzie przyspieszenia, a więc to, co jest najważniejsze w treningu sprintera, to jest właśnie te pierwsze 30 metrów dystansu, jak powiedział Kevin Taylor, a ja to powtarzałem już wiele razy. To, co obserwujemy w biegu na dystansie, jest bezpośrednią konsekwencją tego, co wydarzyło się na pierwszych 10-30 metrach dystansu. I u nas przykładowo robimy 3 serie po 10, 20, 30 powtórzeń takich krótkich przyspieszeń. Najczęściej robimy to na początku sezonu w postaci pagórków, podbiegów, gdzie pagórek pozwala nam wymusić właściwą mechanikę, gdzie stopa jest stawiana bezpośrednio pod biodrem. Jak powiedział Charlie Francis, jeden z wybitnych trenerów sprintu, jeżeli zawodnik nie potrafi postawić stopy pod biodrem, to należy tak stworzyć mu takie warunki, żeby
żeby to one dostosowały się do niego. No i w tym przypadku on zastosował tą metodę podbiegów, a więc tych hillsów, które ja tak mówię tutaj trochę po angielsku. A więc robimy kilka takich przyspieszeń. U mnie na treningu jest ich obecnych od 6 do 12. 6-12 powtórzeń różnego rodzaju kombinacji, 10 do maksymalnie 30 metrów. Czasami są obecne także 40-metrowe odcinki. Po takim treningu przechodzimy do treningu skocznościowego, który jest również bardzo obciążający dla układu mięśniowego i układu nerwowego. No i to tam są obecne hopy, wieloskoki, ćwiczenia plyometryczne, zeskok, wyskok i tak dalej, i tak dalej. Na tej samej jednostce treningowej, zaraz po treningu skoczności, przechodzimy do rzutów, a więc rzut w tył, rzut w przód, skok z kolan, wyrzut do przodu, rzuty boczne, rzuty na jednej nodze. To wszystko jest obecne na tej jednej jednostce treningowej, a więc widzimy, jest ona dość rozbudowana. Nie musimy tutaj robić w poniedziałek szybkości, a na drugi dzień skoczności. Po zakończonym takim treningu biegowo-skocznościowo-rzutowym robimy sobie trochę więcej przerwy, tam 2 do 3 godzin i idziemy na siłownię, gdzie rozkładamy akcenty na kilka ćwiczeń siłowych, dosłownie kilka, gdzie maksymalna ilość powtórzeń dla tych ćwiczeń, gdzie te ciężary są bardzo duże, dobieramy tą ilość powtórzeń na poziomie 6. Tych ćwiczeń jest też maksymalnie 6. Budujemy tam tak samo w tym modelu, według modelu wzrostu intensywności. Najpierw zaczynamy od tych niskich ciężarów, a więc są tam obecne najpierw ćwiczenia wyskokowe, ćwiczenia takie jak zarzut, jak rwanie, a dopiero potem jest realizowany trening siły maksymalnej w postaci przysiadów, tych frontalnych lub tych zwykłych, jak i martwych ciągów. No i to jest cały skończony jeden dzień treningowy. Oczywiście nie musimy tam czekać pomiędzy tym treningiem szybkości a siły tam 2-3 godziny. Możemy to zrobić bezpośrednio zaraz po treningu szybkości, jeżeli mamy oczywiście do tego warunki. Drugi dzień, a więc wtorek w tym wypadku jest wolny lub jest poświęcony na tak zwane tempo ekstensywne, które służy regeneracji, kapilaryzacji. Ono ma za zadanie usunąć te złe skutki treningu z dnia poprzedniego, ale realizujemy go raczej rzadko. W środę jest znowu trening szybkości, ale tym razem ją wydłużamy. Budujemy tak zwane tempo intensywne, gdzie ten trening przebiega już na dłuższych odcinkach, na przykład 3 razy 60 metrów na przerwie 30 sekund na intensywności około 90%. No i to można robić w butach lub w kolcach. Pierwszy tydzień, pierwsze 2 tygodnie tego drugiego okresu przygotowania startowego, czyli do lata, powinien przebiegać bez użycia kolców, ale to znowu zależy od panujących wokół nas warunków. Ponieważ jeżeli jest ślisko, jeżeli robimy pagórki, jest właśnie ślisko, musimy włożyć kolce. Także u nas zdarza się to często, że już na pierwszej jednostce treningowej zakładamy kolce i biegamy bardzo szybko, ponieważ nie ma trochę innego wyjścia w tej naszej strefie klimatycznej. Tam, gdzie jest gorąco, można sobie pozwolić na to, żeby biegać w butach, no ale u nas trochę nie ma ku temu możliwości. Natomiast kiedy tylko możemy dbać o tą intensywność, no to zakładajmy buty. Kiedy potrzeba kolce, zakładajmy kolce. Maksymalnie, tak jak mówię, od 1 do 2 tygodni biegania w płaskich butach, jeżeli potrzeba, to w kolcach, i dopiero po tym okresie wchodzimy już wyłącznie na bieganie w kolcach. No i mamy ten drugi dzień właśnie, gdzie robimy 2-3 serie takiego treningu, gdzie biegamy 3 razy 60 metrów na 30-sekundowej lub 1-minutowej przerwie, gdzie oczywiście przerwa seryjna też jest wystarczająco długa, żeby się zregenerować, czyli na przykład 7 minut. Ten trening tego tempa intensywnego jest poprzedzony treningiem szybkości, a więc robimy znowu kilka odcinków, tam maksymalnie 4 do 6,
gdzie biegamy te przyspieszenia 10-30 metrów. No i znowuż po zakończonym treningu jest skoczność, a potem trening rzutowy. No i na koniec znowu siła, która tutaj też według doboru własnej filozofii może być albo cięższa niż ta poniedziałkowa, albo znowu lżejsza, ale tych ćwiczeń znowu jest bardzo niewiele. Jeżeli nasza mechanika jest dobra, nie musimy dokładać sobie dużo ćwiczeń, chociażby na mięśnie dwugłowe. Czwartek znowu jest wolny. No i piątek znowu mamy trening szybkości. No i tutaj już dominują ćwiczenia techniczne. Możemy znowu wejść na pagórek, ale tutaj najlepiej zastosować już jakiś trening z sankami, z jakąś gumą, żeby poprawić technikę, mechanikę, ponieważ ona naturalnie pozwala nam lądować za środkiem ciężkości. Więc taki trening jest potrzebny szczególnie w piątek i używajmy go. To jest znowu szybkość, a więc odcinki od 10 do 30 metrów, tam maksymalnie do 40. Tutaj też włączamy trening EFE, gdzie jest easy, fast, easy, gdzie biegamy wolno, szybko, znowu wolno, gdzie jest trening flying, gdzie biegamy po prostu z mocnego nabiegu, czyli pierwsze 30 metrów pokonujemy bardzo szybko, a drugie 30 metrów trochę wolniej, ale również na bardzo dużej intensywności, a więc możemy te odcinki wydłużać tam do maksymalnie 60 metrów. Potem już nie robimy skoczności i rzutów, ponieważ robimy tutaj, już lecimy taką metodą high-high, a więc intensywność, a więc po piątku mamy trening znowu sobotni, gdzie musimy zadbać znowu o regenerację, dlatego nie używamy dzień wcześniej tej wspomnianej skoczności rzutów. Tylko przechodzimy od razu do tych długich akcentów treningowych i tutaj często wplatamy albo tempo intensywne, albo wytrzymałość specjalną, ale tych odcinków znowu jest mało, ponieważ możemy zrobić to na przykład w formie trzech 200-metrowych odcinkach budowanych na 7-minutowej przerwie. Te przerwy z czasem się wydłużają, ponieważ najpierw, jeżeli realizujemy ten trening wytrzymałości specjalnej, tempo intensywne w ogóle ma za zadanie przygotować nas do wytrzymałości specjalnej, a więc pierwsze 2 tygodnie warto pobiec kilka takich odcinków na 90% na krótkiej 5-7-minutowej przerwie, żeby zaadoptować się do tych dużych szybkości bieganych na długich odcinkach. No i dopiero potem, kiedy już wybudujemy sobie ten model, możemy przejść do biegania odcinków 2-3 razy 200 metrów na 15-18 minutowych przerwach. Tutaj oczywiście powiedziałem, mogę przesadzić, ponieważ 200 metrów to jest tylko przykład. Dan Paw mówił, że wychował kilku zawodników poniżej 10 sekund, którzy nie biegali na treningach więcej niż 150 metrów, a więc u nas tylko niektórzy biegają 200 metrów, których model mechaniczny na to pozwala. Musimy bardzo obserwować na to, jak zachowuje się nasza technika, mechanika w biegu na dystansie, ponieważ kiedy wyraźnie słabniemy, kiedy wyraźnie zwalniamy, z tego biegu należy się wycofać, ponieważ ta regeneracja ośrodkowego układu nerwowego może przebiegać bardzo długo. No tutaj widzę, że już będę musiał kończyć, ale chcę podkreślić, że jakość, jeszcze raz jakość. Trenujmy rzadko, stosunkowo mało, ale dobierajmy mądrze środki treningowe, ponieważ na każdej naszej jednostce treningowej powinna być obecna szybkość, powinna być obecna skoczność, moc, jak i siła. Jeżeli nie możemy robić siły na przykład w treningu piątkowym i sobotnim, to możemy wykonać siłę biegową po takim treningu biegowym, a więc możemy zrobić skipy, możemy zrobić różnego rodzaju rzuty do góry. Tutaj jest wiele takich ćwiczeń zastępczych. Także zważajmy na jakość. To jak ułożymy sobie plan treningowy zależy od naszego poziomu szybkości. Musimy na to wszystko patrzeć. Jeżeli będę miał czas, zademonstruję kolejny opis, jak powinny te tygodnie przygotowań przebiegać. To jest bardzo, bardzo długi temat, bardzo ważny. Tutaj na koniec jeszcze wrzucę film, jak wygląda taki nasz model przygotowań do sezonu
letniego, gdzie będzie można zobaczyć, że jak rozkładają się te nasze objętości. Natomiast, żeby to wytłumaczyć, potrzebowałbym jeszcze więcej czasu, ale będzie na to chwila, będzie na to czas. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.